Szyndero, z tej strony Mendia, dzisiaj już nikogo z tobą razem z Adixem i dzisiaj pogromcy mitów. I dzisiaj musimy... Co ty robisz? Musimy dzisiaj coś sprawdzić, ale zanim to robimy na początku wyzwanie, bo widzowie musicie zostawiać łapki w górę, bo ostatnio dwa odcinki chyba nie przypomniał łapkę w górę i nikt nie zostawił łapki w górę. Nie no, zostawiliście, ale mało. Coś, chodź Adix, zrobimy wyzwanie z widzami. Czekaj, skaczę. Dobra, musimy zrobić wyzwanie. Okej, dawaj. Ja stoję tu. Dobra. Jestem tu. I kto pierwszy pójdzie do sklepu z lodami, a wy widzowie musicie zostawiać łapkę w górę i subskrypcję i napisać w komentarzu swój nick z Robloxa. 3, 2, 1, start! Zobaczymy. Nie, widzowie zostały szybciej łapkę w górę. Bo ja skręciłem. Dobra, naro. Nie no, jak to? Pierwszy. Dobra, pierwszy wygrałem. Jak to działa? Albo to widzowie wygrali i zostawili łapkę w górę szybciej. No ciekawe, masz, dobra. Masz, widzowie ten. No, może widzowie wygrali, więc możecie się też pochwalić, czy wygraliście. Dobra, Adixu, jest sprawa. No. Czytaj pierwszego mita, bo dzisiaj także mamy trzy mity od widzów przygotowałem. To wy piszecie, jak piszecie mit, to piszcie na początku mit i dopiero zawsze piszcie mit. Wtedy ja wiem, że to wyszukiwać po tym, że to jest mit. A teraz ten. Adixu, czytaj pierwszego mita, a na końcu ja mam swojego. Dobra. O, dawaj. Dobra. Więc tak, pierwszy mit od Matisa. Więc uwaga, weź auto Rambo, te bez dachu i ustaw speed na 200 i Adixu napisze Wolf i wejdzie do miejsca pasażera. Weź auto Lambo. Czekaj. Tak, weź Lambo bez dachu i speed 200. Lambo bez dachu, speed 200. Lambo bez chyba dachu. Chyba to chodziło mu. Dobra. Mhm, chyba tak. I czekaj, i daj dobra, speed 200, mam, no, ja mam Wolf napisać. Dobra, jestem, dobra. No, dobra, i, co? I czekaj, i Adixem przy Wolf i wejdzie do miejsca pasażera, czyli poczekaj dobra, chwilę. Bądź. Nie no, czekaj, no bądź, coś... siedź. A, czekaj no. A, bo ty mi się obraca. Auto mi się obraca. Tylko muszę lekko pomóc. O, patrz. Co jest? Dobra, patrz na to. Wow. Dobra, je. Muszę klikać WID cały czas i wtedy to się dzieje. WID klikam. O kurde. Ale to tak działa? Ja tego się nie spodziewałem, tak szczerze. Wow! Trzymam teraz WID. Dobra. A zejdź, a wejdź. Czekaj no. Co? Dobra, patrz na to, ja się cały czas kręcę. Ty czekaj, jak będę teraz... A, teraz jest chyba normalny już, co nie? No. Ta. Trzymam WID i wtedy... O. No nie, nie mogę skręcać. Nie, patrz. Co jest? Dobra, ej, to jest mega ciekawe, fajne, to no, dobra, dawaj, lecimy kolejnego mita. Dobra, czekaj, kolejny mit tutaj będę tak czytał. Jest od D. Dobra, więc tak. Jak jest ten mechanik w Brookhaven, to jest słup, ten co jest biało-czerwony i tam pod spodem jest pałka Lamana. Właśnie, Boby, ostatnio pamiętasz, mit sprawdzaliśmy, to chyba z tobą. I tu a, jest tak. Ten, no i powiedział, to nie koło mechanika. Ktoś mi powiedział, że to nie koło mechanika, że ktoś powiedział, że koło mechanika, ale to tak jakby trochę dalej, a ten słup to chodzi o ten. A to od tego mostu jakby. Tak. Że tu gdzieś ta pałka jest. Dobra, i czekaj, tak, jak ten mechanik w Rockhaven, to jest słup ten, co jest biało-czerwony i tam pod spodem jest ta pałka jakaś łamana, nie wiem co to jest. Pod spodem, więc zobaczymy, tu gdzieś tu. Dobra. Pod spodem, że tam trzeba śpiworem wejść, czy? No właśnie, chyba nie, ale zaraz zobaczymy. Jest ten słup, tam jest pod spodem pałka Amana. I później też widziałem, że to niby prawda jest i to pod tymi słupami to miało być. Czekaj, możemy wziąć śpiwory. Czekaj, albo tu koło mechanika, to tu powinno to być bardziej. Pałka łamana. Pod spodem. No powiem ci, że ja jestem śpiorem tutaj w środku i nie widzę nic. Czekaj. Mówi, że biało-czerwony słup, tak? Tak. Gdzieś tu jest ta pałka łamana. Albo ona się pojawi. Albo ona się pojawi, gdy wykonamy ten. Dobra, chodź, idziemy to zobaczyć. Właśnie, czekaj, idę. Idziemy to zobaczyć. Możliwe, że ona się pojawi, tak samo jak te pazury się pojawiają. Czyli dopiero po zrespieniu tego domku
Dobra, wiesz co, idź do policji, tam gdzie jest ta pałka, dobra? Dobra, idę. Do policji, tam wiesz, tam gdzie ta karta jest. To zaraz klikniesz. Dobra, idę. Dobra, i zaraz ją klikniesz. Dobra, ja idę tu. Dobra, to było chyba tutaj. Nie, tutaj. Tu. Dobra, mamy kliknięte. Dobra, bo może ona się też pojawi dopiero. I już się nie zdziwiłem, bo to tak to było. Dobra, to trzeba sprawdzić na pewno. Dzwonek walnęliśmy, dobra, tylko musimy, dobra. Sprawdzimy teraz, czy podziałało. I zaraz ci powiem, dobra, czy klikasz tą pałkę. Kartę. Czekaj, tylko muszę się zmniejszyć, skoczyć za to coś. Dobra, zadziałało. Dobra, mam kartę. Dobra, ale tam widzisz taką pałkę krzywną na dole, na stronie. Jest. Klikam w nią, pisze pałka expires. Dobra, i teraz idziemy pod stół, zobaczyć, czy tam się nie pojawiła druga pałka. Jakby moc wygasła. Co? No jakby jakaś moc jakby wygasła, tylko jaka moc, no. Tak. Jakby, że jakby, nie wiem, prądu miał czy coś, nie wiem. Tu pałka niby jest. Jest! Jest? Mam ją! Czekaj, idę tam nawet. Mam ją! I teraz chyba z tą pałką... Ty, ja ją mam. Czekaj, no. Nie, aj, usunąłem ją. Czekaj. Czaisz to? Ja ją mam! Ona tu jest! Kurde. To co teraz z nią? Jednak... Ej, ja już nie ogarniam, co z nią teraz? Widzisz? A może my... No, a weźmy, że wtedy iść tam jakby... Do tego czegoś przy karcie i kliknij w to może. No zaraz, ale zobaczymy jeszcze tu. Może muszę iść do tej pałki. I wiesz, będziemy mieli dwie pałki. Ale a! Dobra, rozumiem! To była podpowiedź tylko. Jak to? Że ta pałka ma moc, a i na tej pałce i to była zużyta. A! Rozumiesz, że ktoś... I tu jest zdjęcie Mr. Brookhavena i to była jego pałka, bo to jest różdżka. O kurde. I ta pałka jest zużyta już. O to tu chodzi. I to była jego... I tam pisze, moc wygasła, bo on jej używał. Czyli on wiedział o tym wszystkim. O kurde. Co teraz? Ej, jestem naprawdę zaciekawiony, co teraz? I gdzie teraz musimy z tą pałką iść? Może do kościoła? Kościele myślisz, że ten? Nie wiem. Mam pałkę. Wow, ej ty! No? Ona coś robi. Idę to zobaczyć jeszcze. Ja nie wierzę. Ta pałka jest magiczna. Moc jakąś... Ona ma jakąś moc na pewno. Dobra, idę. Co? Jak ty wyglądasz z tym, jak ty z tym jedziesz? No, ale ja to mogę czuć w górze, to jest jakaś różdżka. Ona ma jakąś specjalną moc, na pewno. Ja myślę, że to pewnie coś tu będzie. Pamiętasz, co to było? Pamiętam. I może... Tutaj... Jakby to dwie osoby powinny tak stanąć. Jedna tu, połączyć, druga tam. No, nie wiem, ale no po prostu to, co tu się dzieje, to jest no miazga totalna. Dawaj kolejnego mita. Dobra, więc tak. Ja będę szukał, co z tą pałką, widzowie też szukajcie. Dobra. Kolejny to od Magdaleny, więc tak. Jak będziesz miał emotkę kart i wsiądziesz do tego darmowego ciemno-niebieskiego samochodu i zaczniesz jechać, to będziesz się kręcił, a jak nie zadziała, to spróbuj skręcić, też powinno zadziałać. Jakiego? Poczekaj, to mam ci emotka... A, właśnie, samochód, darmowy ciemno-niebieski samochód. Mam. Ale nie ma takiej emotki. Aha, jemu o hard chodziło. Tak, no. Dobra. O kurde. A to też tak działa, dobra. Co jest? A spróbuj na przykład do tyłu pojechać. Dobra, jak ja jeżdżę? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, mamy, patrz na to. Co jest?
Dobra, nie. Lecimy z tym teraz, tak? I lecimy ostatniego mita. Czyli lecimy, chodź tutaj. Tutaj, chodź ze mną. To idę. Jest mój micik, więc no widzowie, jak dotarli do tego momentu, to to widzieli. Lecimy tutaj na górę. I teraz tak, próbujemy tym zjechać najbardziej na lewo, jak się tylko da. Gdzie ty? A tu jesteś, dobra, no? Jesteśmy najbardziej na lewo, jak się da. Teraz tutaj trzeba konia. Dobra. Czy się uda spełnić konia? Trzeba go prawdopodobnie spełnić na zewnątrz. Mamy. Bierzemy konia. I teraz też sobie weź konia. I koniem próbujemy... Dobra, czekaj. Mam. Dobra. Uderzyć to. Mamy. Udało się. Mamy nowy item. Dobra, jestem. Okay. Czekaj, co? Trzeba to wypchać teraz z tego. To nie jest za łatwe, to wiem. Mandy, patrz na mnie. Co? O, cześć. Czekaj, nie, no gdzie ja to wypchałem? No to nie, o, tu miał być. A czemu jestem w ziemi koniem? Nie wiem. Weź zejdź do niego i ten. Trzeba to wypchać. Kurczę, ja nie umiem tego wypychać. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie mogę z niego zejść nawet, wiesz? Ej, gdzie to jest? Chyba wpadłem pod mapę. No nie gadaj. A na dole? No ale co jest? No nie! Zgubiliśmy cudowy przedmiot! Dobra widzowie, a... O, tu jest. No to mamy problem. O, dobra, udało mi się. Z góry nogami to jest. No nie! Jak tu... Czekaj, co ci tu jest? To jest gdzieś tu i góry nogami... Jest tam, no nie wierzę po prostu. No, więc jak dobrze wiecie... A! Dobra, odejdź. Co jest? Dobra, okej. No nie weźmiemy tego, ale jeżeli weźmiecie sobie to na zewnątrz, to możecie tym jeździć prawo-lewo. Na zewnątrz. O, widzicie tak jak ja tutaj. Czekaj, co tu tutaj jeździć? Nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli zostawicie tu bardzo dużo apeczy w górę, to spróbujemy na nowym odcinku to wyciągnąć. Na zewnątrz i sobie tym pojeździć. Co bym ci na przykład wziął wózek, jak tam tu jesteś? A to wózek. A nie, nie weźmiesz mi wózek, na tym jestem. Nie weźmiesz mi wózek, dobra. No. Ale dobra, teraz widzę, dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka! Siema!